Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy próbowali tutaj ruszyć zadanie Świątynia Ashdodu. Musimy skontaktować się z niewolnicą Tamarą, która znajduje się w domu. Warto wieczorem odwiedzić ją w jej mieszkaniu. Wiemy, że tutaj jest dzielnica z niewolnikami. Prawda? No wiemy to. A tutaj coś... O, tu jest Tamara, dobra. Świetnie, udało się. Trudno będzie jej ukraść pierścionek. Witam. Powiesz mi, kim jesteś? Zostaw mnie w spokoju. No, nie jesteś zbyt rozmowna. Co to ma być? Zabawa w pytania i odpowiedzi. Zostaw mnie w spokoju. Ej, nie denerwuj się. Jestem przyjacielem niewolników i chcę wam pomóc. Asasyn i nasz przyjaciel. Takie bajeczki możesz opowiadać swojej babci, chłopcze. Nie jestem asasynem. Ubrałem ich łachy, aby móc przedostać się do miasta. Naprawdę. To byłoby, ale poczekaj. Masz mnie za głupią. Nie wierzę ci. Nie wciskaj mi tu ciemnoty, asasynie. Co muszę zrobić, abyś mi zaufała? Jest tylko jeden sposób. Musisz zostać przyjacielem naszego plemienia. A jak mam to zrobić? Pogadaj z Saidem, moim ojcem. Jest wodzem naszego plemienia. Nasz obóz znajduje się w górach, w pobliżu jaskini prowadzącej na wybrzeże. Kiedy staniesz przed jaskinią, to trzymaj się prawej strony skał. Po pewnym czasie natrafisz na drabinę. Wejdź nią na górę, a znajdziesz nasz obóz. Mój ojciec szybko oceni, czy jesteś przyjaciel, czy wróg. Jeśli on ci zaufa, to i ja to zrobię. Ale uprzedzam. Jeśli prowadzisz podwójną grę, nasi ludzie zabiją cię, jak psa. Dobra, czyli z nią na razie nic nie zrobimy. Okej, obóz koczowników, mówiąc trzeba dojść do jaskini. Świątynia Ashdodu. Dobra, czyli no pozostaje nam to, czego ostatnio właśnie nie chciałam robić, bo mi się to wydawało chwilowo niepotrzebne. Mianowicie trzeba zdobyć zaufanie. No tutaj tego, Saida, nie? No to tak, przebierzemy się przede wszystkim w zbroję. No i teleportujemy się do obozu w takim razie. Przełęcz, Albatros, obóz koczowników, do Saida w obozie. Bezpośrednio do niego, tylko możemy już iść się w takim wypadku. O, akurat na niego trafiłam. Tylko, że ja potrzebuję się przespać do rana, żeby wszyscy byli na swoich miejscach, gdzie powinni być i żebyśmy mogli cokolwiek tutaj w ogóle widzieć i zrobić. Dzień dobry, witam. Tutaj jest nasz przyjaciel Said. Przysyła mnie Tamara. Twoją córkę trzymają w ugarze. A więc w ugarze. Przez dłuższy czas próbowaliśmy ją znaleźć, ale bezskutecznie. Dziękuję ci za tę wiadomość. Mógłbym uwolnić Tamarę, tylko ona mi nie ufa. Tak. I cóż mogę zrobić? No, Tamara mi zaufa tylko wtedy, jeśli się dowie, że darzysz mnie zaufaniem. Dobrze. Ale wcześniej to nie nastąpi, dopóki się nie przekonam, że jesteś naszym przyjacielem. Jak mogę ci to udowodnić? Na przykład, zdobądź dla nas 10 paczek broni. Gdzie tyle znajdę? U asasynów, oczywiście. Mają sporo broni. I po tym mi zaufasz. Nie. Zanim to nastąpi, sporo będziesz musiał dla nas zrobić. Mamy sporo wrogów. Asasyni są wszędzie. Jeśli coś dla nas zrobisz, to zobaczymy. Najgorsze jest to, że nękają nas inni koczownicy, a mianowicie klan Alego. To teraz największy problem. Kim jest ten Ali? Pustynny rabuś, który ze swoim plemieniem usadowił się tu, w górach. Jeśli on nie będzie sprawiał nam problemów, to będziemy mogli pomyśleć o tym, aby atakować asasynów. Oto twoje 10 paczek broni. Doskonale. Teraz niech się boją nas asasyni. Dobra, czyli rozumiem, że musimy zająć się pustynnymi rabusiami.
Koczownicy. Dobra, no mamy jeszcze też tych koczowników, którzy są tam na dole i oni są również negatywnie nastawieni do nas. Tylko żeby tam zejść, to też nie będzie takie proste z tego, co mi się kojarzy. Tutaj mamy ten piękny most. Tam są te ruiny. W sumie moglibyśmy tam się przebiec chyba, nie? Wiecie, bo tam jest warsztat, jak pamiętamy. Co prawda już oczywiście nie pamiętam, w którym konkretnie miejscu jest ten warsztat. Ale ważne jest to, że jest. A tą zbroję, skoro aktualnie będziemy się w niej poruszać przy koczownikach, wypadałoby oczywiście ulepszyć. Tylko teraz tak, warsztacik. Gdzie był warsztat? Gdzieś na samej górze mi się kojarzy, nie? Czy nie? To miejsce wygląda jak to z warsztatem, ale pewnie to nie jest to. No nie, tutaj na pewno nie. Okej, dzisiaj troszeczkę pobłądzimy, moi drodzy. No niestety, tak to bywa. Zresztą dzisiaj mam bardzo nikły humor, jeżeli chodzi o nagrywanie. No ale postanowiłam, że się podejmę nagrania dla Was odcinka i mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Tutaj mamy to łóżko, o którym też wspominałam, żebyście mi to napisali. Oczywiście dziękuję, bo mi napisaliście, że mamy tutaj łóżka, tylko ja teraz niestety nie pamiętam, w którym miejscu jest stół do wytwarzania. A sprawdzać to teraz na materiale, to nie za bardzo mi się trochę widzi, wiecie? To nie było gdzieś tutaj przypadkiem? Nie, no ale bardzo podobne miejsce to było, z tego co pamiętam. W sumie możemy sobie nawet zeskoczyć tutaj. Ała. To nie było gdzieś tu, do cholery jasnej. Tutaj na pewno nie, bo tu jest rozwalone wszystko na pył. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze mieliśmy w ogóle warsztat, oprócz tego miejsca. Nie kojarzy mi się kompletnie. Zaraz zobaczę jeszcze na dole, bo mi się coś tak świta, że chyba niżej mógł być warsztat. Jak nie znajdę, to będziemy stąd spadać i na razie kwestię tej zbroi olejemy. Ewentualnie po prostu się dostaniemy na naszego albatrosa i myślę, że tak na razie zrobię. Żeby nie tracić więcej czasu, bo i tak będę musiała ten materiał pociąć, bo za dużo czasu po prostu straciłam na tym wszystkim. Mam nadzieję, że mnie nie będą bili na albatrosie, jak założę zbroję koczownika. No chyba nie. No, dzięki wielkie, bo to by było co najmniej dziwne. Tu jest oczywiście nasz warsztat. Przy okazji zarąbałam miotłę, wzmacnianie pancerzy, lekki pancerz, rozebrało mnie oczywiście. Dobra, teraz jest dużo lepszy, 80 i te sprawy. Dobra, to co, obóz Alego, myślicie, że tam lecimy? Czy ja coś miałam w tamte okolice, żeby się tam dostać? Nie, no, najbliżej było nam chyba do tego obozu. No, pewnie właśnie z tych ruin. Ewentualnie możemy zrobić tak, że... tepniemy się, o Matko Bosko. Bo jeszcze mamy tych jednych tam odnośnie tego zaufania w Amarnie, nie? Wybrzeże, obóz koczowników. W sumie tutaj możemy się tepnąć. Dzień dobry. Ja potrzebuję zejść na dół. Przez tą jaskinię z powrotem, bo tam mamy tych złych koczowników. Bahram. To był Bahram, bo już nie pamiętam ogólnie. Katakumby opuszczony, ruda, audiencja u Belazara. Nie, co to było za zadanie? On nam kazał zabić jakichś ludzi. Zbiegli niewolnicy, świątynia, zaufanie, rabusie z Ugaru. Nie, to nie to. Mak wody, teleporty, duchy, towary, przyjaciel... Nie. Łowcy głów. Baruda. To jest Baruda, nie? Nie, to jest Bahram. Ha. O matko, cój córko, spadłam. Czy wy mnie bijecie? Nie, tak, nie wiem. Kim ty... Aha. Ten mnie jakimś cudem bi... Jak to, nie mogę zapisać rozgrywki? Mogę. No oczywiście, że mogę.
No i ci mnie teraz też... Nie wiem, co tu jest popieprzone, ale chyba nie o tych ludzi chodzi, więc... Że tak powiem, spadajmy stąd. Bo ja nie rozumiem. Tu jest jakiś bardzo dziwny błąd z tym. Ale tak, obóz Alego. No to idziemy w dobrą stronę, bo to było gdzieś tam. Zresztą możemy zerknąć. Tak jest. Także zrobimy sobie to zadanko. I zobaczymy, co dalej. No podejrzewam, że też ogólnie musimy porozmawiać z mieszkańcami. Więc nie powiem, ale bardzo dużo czasu nam z tym wszystkim, podejrzewam, że zejdzie. No ale bywa. Dobra, tu jest ten obóz. My się z nimi dogadać nie możemy, z tego co wynika. Mamy się ich po prostu pozbyć. Zaraz to jeszcze sprawdzimy, czy oni reagują na przykład agresywnie na moją zbroję koczownika, bo tego akurat nie sprawdzaliśmy. Możliwe, że reagują negatywnie. Biorąc pod uwagę, że tamci koczownicy, którzy myślałam, że nie będą reagować negatywnie, to też reagowali. Czy ja powinnam... Nie, powinnam wbiec tędy. Dobra, zaraz zobaczymy, jak oni tutaj zareagują na moją zbroję. Dzień dobry, witam. Bijecie? Doigrałeś się. Biją. Problem jest taki, że mi by się tutaj też przydała ta zbroja, która chroni mnie przed strzałami, bo ich tutaj bardzo dużo strzela. Ale widzę, że ich tutaj bardzo dużo nie ma w tym obozie, więc to jest akurat plus. Widzę, że ten się nie może zdecydować, czy broń wyciągnąć, czy strzelać. O matko. Dobra, ja sobie poczekam tutaj. Wiecie, bo ja z broni im zrobię ładną miazgę akurat. Gorzej może być właśnie, jak oni zaczną strzelać do mnie. Dobra, tutaj bez problemów. Dobra, to był elitarny akurat. To już było troszeczkę większe zagrożenie. Zobaczmy dalej. Okej, okay. O kurde, ich jest tu jednak więcej. Spróbujmy ich tutaj wymanewrować. Żeby oni tutaj na przykład przyszli do mnie. Gorzej, jak ja będę z tych strzał dostawać. Raczej jest to mało prawdopodobne, natomiast stanowią pewnego rodzaju wyzwanie. My się wyleczymy troszeczkę, żeby nie było, że tak na małej ilości HP tutaj robimy jakiś rozpierdziel. Dobra, ładnie. No i teraz sobie możemy wyjść, bo oni zdążą schować tą broń. Ten Ali mnie tak chyba bije, nie? Bić się z taką grupą będzie ciężko. Okej, on już nie żyje, ale ja natomiast też już umieram. Ponieważ ktoś tutaj zaczął strzelać. Dobra. Okej, panie rabusiu. Dobra, na razie nie mamy żadnego wpisu. Zobaczmy tutaj, bo tutaj jest ten typ, którego chciałam, nie? Ali. Miał przy sobie coś chyba nic. No i tutaj jeszcze mamy towarzystwo, także... O kurde, to jest jeszcze większe towarzystwo niż mi się wydawało. To akurat bardzo niedobrze. No ale trudno. W ogóle powiem wam, że jak tak patrzyłam na dziennik, to tych zadań nam wcale tak dużo nie zostało do zrobienia. Myślę, że w... Nie wiem, może za 5 odcinków będziemy w stanie zmienić nawet rozdział. Doigrałeś się.
kurde, znowu tam mają to pieprzone wsparcie w postaci... Kurwa, przestań strzelać. Proszę cię. Jeszcze tam... O, Matulu, Bosko. Do widzenia. Tam jeszcze mają łucznika. Mogliby swojego trafić, ja bym się nie obraziła. Dobra. Bardzo słabo to wygląda. Ajajaj. Dobra, pełnia życia wjeżdża, bo mamy naprawdę mało HP. Tak, nie możemy się bawić. Idziemy od razu po tego strzelającego łukiem. I teraz po ciebie. Widzę, że ktoś tutaj ma problem, żeby... w ogóle wyjść. Pytanie, czy... Czy coś więcej tutaj w ogóle możemy znaleźć? Czy tam coś na wieży jest? Wygląda, że nie... A tu jeszcze są, o matko. No tak, no pamiętam, że ich tutaj było troszeczkę, tych ludzi. Doigrałeś. Ten się nawet nie skapł, jeden z drugim. Pustynni rabusie Alego. Super, udało nam się to zrobić. O matko bosko, co ja robię? Nie, obecne zadania i na samej górze. Banda Alego została zlikwidowana. Powiadomić Sajda. No powiadomimy, ale tu widziałam, że jeszcze mają jakąś jaskinię. Jaskinie z towarami, beczka wina z Warantu. Moglibyśmy ją tutaj mieć za darmo z tego miejsca. Fajnie. I mieli też, jak widzieliście, paczkę z bronią. Okej. Dobra, ten odcinek, tak jak już sobie myślę, zrobię troszeczkę dłuższy z powodu tego właśnie, że będę musiała troszeczkę wyciąć z niego. Hej, ty. Klan Alego nie będzie wam już zagrażał. Klan Alego nie będzie więcej wam zagrażał. Naprawdę. To wielkie dzięki. Bardzo nam pomogłeś. Mam dla ciebie specjalny prezent. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Merkurius kiedyś sporządził ten cenny eliksir, ale nigdy nie miałem potrzeby go użyć. Trzymaj, jest twój. Teraz mi ufasz. No cóż. Znalazłeś moją córkę Tamarę. Jak również zdobyłeś dla nas kilka paczek broni. I tym bardzo nam pomogłeś. Zabałeś o to, aby klan Alego nie sprawiał nam więcej przykrości. A tego nigdy nie zapomnimy. Jeszcze raz dziękuję. Wielu koczowników sądzi, że można ci zaufać. Poważają cię, ale to nie będzie trwało wiecznie. Większość ci nie ufa. Okej, czyli jednak musimy tutaj zrobić zadania dla ludzi. Zobaczmy w takim razie, kto tutaj jest, kto może mi dać jakiegoś questa. Na razie koło samego w sobie Sajda nie widzę nikogo. No to znaczy, że musimy się trochę cofnąć i zobaczyć. Tego się obawiałam, że będziemy musieli im pomóc. No a z tego co widziałam, to tych zadań trochę dla nich będzie. Wydaje mi się, że oni wszyscy schodzą na dół. Tu jest Kamal i Selima na przykład. Witam. Mogę o coś spytać? Tak, nieznajomy. Co chcesz wiedzieć? Jak trafić do waszego obozu? Po prostu idź górską ścieżką. Czy to wszystko? Odejdź i nie zawracaj głowy, ani mi, ani mojej rodzinie. Te kobiety to twoja rodzina. Tak, nieznajomy. Helime to moja żona, a Selima to moja córka. Ale nawet nie próbuj zbliżać się do mojej córki. Albo będziesz miał ze mną do czynienia. Dlaczego mieszkasz ze swoją rodziną z dala od wszystkich? To nie twoja sprawa, rozumiesz? Przypuszczam, że stąd masz szczególnie dobry widok na krajobraz. Jeśli cię to tak interesuje, to po prostu chcę żyć w ciszy i spokoju. Inni ludzie mnie drażnią. Włączając w to ciebie. Zrozumiałeś? Cóż, skoro tak, to lepiej sobie pójdę. Właśnie to próbuję ci powiedzieć. Witaj. Lepiej odejdź, nieznajomy. Inaczej oboje będziemy mieć problemy. Problemy. Dlaczego? Z powodu mojego ojca, Kamele.
Nie lubi, kiedy owcy do mnie się zbliżają. Dobra, tutaj była jeszcze ta żona, nie? Witam. Kim jesteś? Witaj, nieznajomy. Jestem Helime, żona Kamele. Jeśli czegoś potrzebujesz, to lepiej porozmawiaj z moim mężem. Kamal nie lubi, kiedy ja albo nasza córka rozmawiamy z obcymi. Dobra, czyli na razie tutaj nic nie zrobimy, to w takim razie schodzimy do miejsca, gdzie mamy więcej ludzi, z którymi możemy porozmawiać. Witam. Jesteś kowalem? Tak, nieznajomy. Nazywam się Malew, jestem tutejszym kowalem. Czego sobie życzysz? Możesz mnie nauczyć wykuwania broni. Poszukaj kogoś innego, kto mógłby cię uczyć. Pokaż mi swoje towary. Okej, to masz broń dwuręczną, jednoręczną, orkowa zguba, najlepsza, słabo. Tutaj w ogóle widzę, że jest warsztat w tym miejscu. To muszę sobie to zapamiętać, do głowy wbić, że tutaj będzie warsztacik. Na razie nikt mi nie daje zadań. Witaj, nieznajomy. Nazywam się Ruslan. Kim jesteś? Nazywam się Roland. Chciałem się tu u was trochę rozejrzeć. Dobrze. Nie wyglądasz na mieszkańca Arantu. Pochodzisz z Myrtany. Nie, pochodzę z wyspy Kholinis. Jednakże, ostatnie kilka lat spędziłem na Etechaanos. Etechaanos. To ta mała wyspa z potężną twierdzą paladynów. Co? Słyszałeś o tej wyspie? Tak. Wiele lat podróżowałem po cudzoziemskich krainach i kiedyś przepływałem koło tej wyspy. Zapewne jesteś jednym z tych dzielnych wojowników, mieszkających w tym zamku. Tak, jeszcze niedawno służyłem tam jako zbrojny. W takim razie cieszę się, że mogę cię powitać, dzielny wojowniku. Wydaje mi się, że się czymś martwisz. Jest to aż tak widoczne, cudzoziemski wojowniku. Ale masz rację. Właśnie tak jest. Mogę spytać, dlaczego? Z powodu Selimi. Kamal znowu mi zabronił się z nią zobaczyć. Rozumiem. Jak sądzę, Selima jest twoją ukochaną, a Kamal jest jej ojcem. Dokładnie tak. Chcę się z nią ożenić, ale Kamal jest temu przeciwny. Dlaczego Kamal jest temu przeciwny? Nie znosi mnie. Ale to nic dziwnego, on nie znosi wszystkich ludzi. Mam porozmawiać z Kamalem. To bardzo uprzejme z twojej strony, ale nie mogę ci wiele za to obiecać. Poczekaj. Może, będę w stanie go przekonać. Nigdy w życiu. Prędzej asasyni uwierzą w Innosa, niż to się stanie. Możesz mnie czegoś nauczyć. Cóż, doskonale władam mieczem. Osobiście wolę walczyć bronią jednoręczną. Ale z dwuręczną bronią też nieźle sobie radzę. Jednak będę cię uczył tylko wtedy, gdy staniesz się przyjacielem koczowników. No dobra, czyli tutaj też mamy, wiemy co robić. Kolejna osoba, koczownik. Tutaj czy ktoś jeszcze stoi? Nie. Tutaj jakieś panie koczowniczki. Jest Manuel, Mercarius, Szaban. Tutaj ktoś jest jeszcze do pogadania? Nie. Dobra, czyli zostały nam do pogadania trzy osoby, z czego z Mercuriusem mamy do pogadania w sumie najmniej. Chyba. Bo już częściowo zaczęliśmy, oczywiście. Witam. Jesteś nowicjuszem. No, coś w tym rodzaju. Nazywam się Manuel. Jestem uczniem maga wody Mercuriusa, przebywającego tu, z koczownikami. Możesz go znaleźć siedzącego przy ognisku koło jego namiotu. Posługujesz się już magią. Teoretycznie tak, ale w praktyce na razie nie wszystko mi wychodzi. Ale przy odrobinie szczęścia, wkrótce poznam pierwszy krąg magii wody i sam zostanę magiem. Kto dowodzi tym obozem? Sen. Jego namiot znajdziesz przy drabinach prowadzących w dół, do doliny. Ucieszy się ze spotkania, jeśli rzeczywiście jesteś przyjacielem koczowników. Kim jesteś? Nazywam się Szaban. Sed polecił mi, abym pilnował naszych kóz. Niestety, to nie taka prosta sprawa. Dlaczego? W czym problem? Jest dwóch łowców, którzy często spoglądają na nasze kozy. To bardzo mnie martwi. Co to za myśliwi?
Czy są z waszego plemienia? Nie, źle mnie zrozumiałeś. Nie miałem na myśli łowców jako ludzi, a dwa niebezpieczne z wyglądu drapieżniki, które łażą w pobliżu naszego obozu. A co to niby jest? Po pierwsze, w pobliżu jest kilka panter. To dzikie i żarłoczne stworzenia. Kilka razy udało im się porwać kozy z obozu. Dlatego stale trzymamy straż, aby odtąd żadna koza nie zniknęła. Początkowo pantery wyniosły się nieco dalej, ale teraz wróciły i są bardzo wygłodniałe. Więc mam obawy, że wkrótce dojdzie do ataku na kozy. A co jeszcze zagraża waszym kozom? Gryfy. Wykorzystując naszą chwilę nieuwagi, nurkują nagle z nieba i porywają kozy. Te stworzenia przebywają gdzieś w górach. Widocznie mają gdzieś gniazdo pomiędzy lasem, a dużą jaskinią. Ale, niestety, nie zdołałem tego miejsca znaleźć. Mógłbym zająć się panterami. Co? Czy choć wiesz, o czym mówisz? Tylko nasi najlepsi myśliwi mają odwagę walczyć z tymi stworzeniami. Co dostanę, jeśli zabiję te pantery? No, jestem tylko biednym koczownikiem. Ale mogę nauczyć cię łucznictwa. Pantery nie żyją. Jesteś naprawdę znakomitym myśliwym, nieznajomy. Jeśli chcesz, teraz mogę nauczyć cię łucznictwa. Mógłbym zająć się z gryfami. Co? Jesteś tego pewny? Gryfy, to niebezpieczni przeciwnicy. A zresztą, ty decydujesz. Jeśli zdołasz je wykończyć, dostaniesz ode mnie nagrodę. Co to będzie? No cóż, nie mam zbyt wiele, ale dla myśliwego znajdzie się pewna pożyteczna rzecz. Amiel, który zwiększa witalność. Dostaniesz go, jeśli uporasz się z gryfami. Gryfy nie żyją. Wspaniała robota, przybyszu. I jak obiecałem, oto twoja nagroda. No i dobra, bardzo ładnie. Tak naprawdę my tutaj większość zadań już zrobiliśmy. Bardzo dużo. Teraz są one głównie do oddania. Z Merkuriusem mamy do pogadania dalej. Co to za miasta? Tu w dolinie jest tylko Ashdod. W górach znajduje się Amarna i Ugar. Dotąd, dopóki te tereny należą do asasynów, nie ma dostępu do Ishtar. Przełęcz jest w rękach asasynów i oni kontrolują całą dolinę Ashdodu. Ale dość gadania. Gdy cała dolina Ashdodu przejdzie w nasze ręce, dopiero wtedy odniesiemy wielkie zwycięstwo. Zamierzam wyzwolić Ashdod spod panowania asasynów. Cieszy mnie twoja decyzja, ale zastanów się nad tym, co się pakujesz. Już to przemyślałem. Skoro taka jest twoja wola, więcej ci tego nie będę odradzał. Ale pomyśl nad tym, że Ashdod jest bardzo dobrze strzeżony. Trudno będzie go przejąć. Oprócz tego, nie będziemy mogli ci pomóc, ponieważ zagraża nam wrogi klan rozbójników. Co to za klan? To klan Alego. Są pustynnymi rozbójnikami i żyją tak jak my w tych górach. Ale o tym Sed może ci powiedzieć więcej niż ja. Czy mam już wszystkie runy? No to zobaczmy. Jak... Dobra, uzdrowienie, tutaj wszystko dobra. Okazuje się, że tam na dół wypadałoby jeszcze zejść do tamtego tego klanu. W sumie tutaj było gdzieś przejście przez jaskinię. Więc przejdźmy się tutaj. Tutaj też właśnie kogoś mieliśmy. Okej, bo tutaj zapomniałam, że oni sobie śpią przecież w nocy. No i ten myśliwy, który jest tam na dole, ten Braham, czy jak mu tam, on też nam jest potrzebny do zadania. Gorzej, że tam niektórzy koczownicy się na mnie bulwersują. Witaj. Czy ja z Malefem gadałam? Tak, dobra. No to możemy zobaczyć na dół, jeszcze tam zerknąć. Natomiast na tego jednego koczownika musimy bardzo zwracać naszą uwagę. Ponieważ może być nieprzyjemnie bardzo. Dobra, to w takim razie spróbujemy podbiec może tak, nie wiem, boczkiem. O kurde, no i za co ty mnie bijesz? Najgorsze jest to, że oni też zaczynają mnie od razu bić. Jeszcze cię dorwę! No ale ja nie rozumiem, dlaczego ja mam zbroję koczownika, do cholery jasnej. To jest jakiś błąd jak nic, nie? Nie wiem, oni mi za dużo razy widzieli.
Kurde, bardzo niedobrze. Bo oni mają też dla mnie questa. W ogóle mamy eliksir siły, więc możemy go od razu wypić. Dobra, powiem tak, na razie lejemy na to zadanie. Najwyżej może się okazać, że ono się po prostu zepsuło na amen. Obóz koczowników. Mamy tą rękę Selimy, nie? Więc to jest część, jeszcze zadanie, które wypadałoby wykonać. W sumie. Najpierw oczywiście idziemy do ojczulka. Co masz przeciwko Rusłanowi? A dlaczego cię to interesuje? Dlatego, że Rusłan chce ożenić się z twoją córką. Niech trzyma swoje ręce z dala od niej, albo go zabije. A ty sobie odpuść tę sprawę. Zrozumiałeś? Spytam Eryk jeszcze raz. Co masz przeciwko Rusłanowi? To arogancki typ, który sądzi, że pozjadał wszystkie rozumy, zupełnie jak ty. A teraz wynoś się. Nie chcę cię widzieć. Chcę pomóc Selimie i Rusłanowi. Masz coś przeciwko temu? Nie. Ale mój mąż, Kamal. Być może wiesz, jak go przekonać. Kamal to twardy mężczyzna. Można na nim zrobić wrażenie tylko jakimś wyjątkowym czynem. Wyjątkowym czynem. A masz pomysł, co może za taki uchodzić? Niestety, nie. To może ci powiedzieć tylko Kamal. Rusłan jest gotów zrobić wszystko, co zechcesz, jeśli zgodzisz się wydać swoją córkę za niego. No i? Co by tam nie obiecywał, nie zrobi to na mnie wrażenia. Wykona każde zadanie, jakie mu zlecisz. Ahaha. Mocny w gębie to on jest. A nie obawia się, że złapie go za słowo. Nie. No dalej, mów czego chcesz. No, to zobaczymy. Dobrze. Dostanie swoje zadanie. W górach żyje czarny troll. Jeśli Rusłan przyniesie mi jego skórę i kły, to wydam za niego Selimę. No dobra, no to w takim razie idziemy. Bezpośrednio do niego. Ja mu to oczywiście dam. Bo już tego trolla żeśmy pokonali. Kamal jest gotów oddać ci rękę Selimi. Naprawdę. O, nieznajomy, niech Adanos cię błogosławi, mój bohaterze. Jednakże, ma jeden warunek. Jaki? Jestem gotowy zrobić wszystko, czego sobie zażyczy. Świetnie. Wygląda na to, że się nie pomyliłem co do ciebie, kiedy powiedziałem mu to samo. Więc słuchaj. Musisz tylko zabić czarnego trolla i... Czy was Beliar opętał? Mam zabić czarnego trolla. Przecież to dla mnie pewna śmierć. Wolę odwołać ślub. Co z tobą? Myślałem, że wszyscy koczownicy są doskonałymi myśliwymi. Tak jest. Ale nie można było wybrać czegoś lżejszego. Na przykład lwa, albo coś w tym rodzaju. Po prostu świetnie. Więc muszę zabić za ciebie tego trolla. Przecież już obiecałem Kamalowi. Ale mam nadzieję, że coś z tego będę miał. Co? Chcesz zabić dla mnie tego trolla? To bardzo szlachetne z twojej strony, mój przyjacielu. Za taki wspaniałomyślny czyn dam ci coś bardzo cennego. Tylko jeszcze nie wiem co. Ale z pewnością nad tym pomyślę. No, tylko że ten troll już leży. Chyba, że się tam zryspił drugi. Natomiast chyba, że mogę po prostu temu gościowi dać te rzeczy i powiedzieć, masz, żryj. Oto skóra i kły czarnego trolla. I pozdrowienia od Rusłana. Kn szacunek. Wygląda na to, że jest doskonałym wojownikiem, godnym ręki mojej córki. Powiedz Rusłanowi, że będę szczęśliwy, jeśli zostanie moim zięciem. No i dobra, i po sprawie. Zajebiście. To było szybsze niż myślałam. Opłacało się wszędzie pochodzić wcześniej. Kamal otrzymał kły i skórę czarnego trolla. Teraz możesz ożenić się z Selimą. Nawet nie wiem jak ci dziękować. Jak pamiętam, chciałeś mi dać coś bardzo cennego. Wiem, nie zapomniałem. Weź, proszę, ten cenny amielet. Należał do mojego dziada. A oprócz tego, oferuję ci swoją pomoc. Jeśli zamierzasz zetrzeć się z asasynami Zamarny, stanę do walki razem z tobą.
Dobra, no to w takim razie idziemy do Saida. Mam nadzieję, że nie będę musiała robić zadania z tamtym typem, bo oni się zbagowali. Może być tak, że będę musiała ich kodami naprawiać. Witaj. Ale oby nie. Teraz mi ufasz. No cóż, znalazłeś moją córkę Tamarę. Jak również zdobyłeś dla nas kilka paczek broni. I tym bardzo nam pomogłeś. Zabałeś o to, aby klan Alego nie sprawiał nam więcej przykrości. A tego nigdy nie zapomnimy. Jeszcze raz dziękuję. Zabiłeś pantery. Nasze stado ponownie jest bezpieczne. Zabiłeś gryfy. Teraz nasze kozy znów mogą paść się spokojnie. Przekonałeś Kamele w tym, że Rusłan może wziąć ślub z jego córką. Dlatego Rusłan ma o tobie bardzo dobre zdanie. Tym zdobyłeś jego zaufanie. W każdym razie, na moje zaufanie zasłużyłeś. Wiele dobrego dla nas zrobiłeś. Moi ludzie bardzo ciebie poważają. Uważam, że jesteś wielkim wojownikiem. Jeśli będziesz potrzebował naszej pomocy, tylko daj nam znać. O, możemy kupić ciężki pancerz. Wiecie co kupujemy? Sprzedaj mi ciężki pancerz koczowników. Dobrze, dajesz 3. Super. Mogę zająć się asasynami na wybrzeżu. No na razie może takich deklaracji to my nie dawajmy. On nas może nauczyć tych rzeczy strzeleckich, więc w to na pewno pójdziemy. Pokaż mi, jak stać się myśliwym. Większość zwierząt porusza się bardzo szybko i trafić w nie jest bardzo trudno. Prócz tego, takie niebezpieczne zwierzę, jak cieniostwór, jest bardzo żywotne, więc często nasze życie zależy od tego, czy uda się wykonać celne trafianie. Dlatego podczas polowania, zrezygnuj z konkretnego celu. Zwracaj więcej uwagi na swój instynkt i dobre oko. Im więcej masz doświadczenia, tym szybciej podejmujesz decyzje i strzelasz w danej sytuacji. Jeśli zwrócisz na to uwagę, to będziesz dobrym, dzikim łowcą. Pokaż mi, jak stać się lepszym strzelcem. Jeśli nawiążesz walkę z rabusiami, nieumarłymi lub demonicznymi stworzeniami, celny strzał może uratować ci życie. Zgraj w celowaniu łuk ze strzałą. W zależności od odległości, powinieneś zmienić pozycję strzały. Prawidłowo ocernij odległość do celu i namierzaj grotem strzały, który powinien dokładnie wskazywać na cel. Jeśli zwrócisz na to uwagę, to staniesz się dobrym strzelcem. Nie mów. Co do Tamery? Teraz mi ufasz. Tak. Idź do Tamery i zapytaj jej, czy nadal nosi naszyjnik swojej matki. Co? Ja, oczywiście, mogę to zrobić, ale gdzie tu kwestia zaufania? W tym. Po prostu zadaj jej to pytanie i zobaczysz, co się stanie. Dobra, no to w takim razie ruszajmy. Zaufanie. Teleporty, tak jest, wyzwolenie Ashdodu. W sumie możemy się zadeklarować chyba, nie? Ha. Chociaż wiecie co, może na razie nie bierzmy tego typu zadań, bo to może być trochę niebezpieczne. Zobaczymy, jak ten ciężki pancerz w ogóle wygląda. No, wygląda zajebiście. Zająć życie. Jak się teraz przejdę, zresztą zaraz, najpierw tutaj. Wzmacnianie pancerzy. Ciężka zbroja. Nie. Ciężki pancerz asasyna to nie. Ciężki pancerz koczownika mnie interesuje. Dwie garbowane skóry krokodyle. Ja mam chyba te krokodyle skóry, nie? Garbowanie. Dobra, zgarbujmy sobie od razu 5 i wysłużmy od razu 5, bo i tak tych skór mamy od cholery. 5, tak jest, żeby było. I lecimy na warsztat. W sumie najlepiej to by było nawet, chociaż nie. Szybko się przebiegniemy tam na dół. Bo droga nie jest jakaś daleka. Chociaż nie powiem, fajnie, że dali nam 2 teleporty, bo jednak nie trzeba biegać. I tu mieliśmy warsztat. Wzmacnianie pancerzy.
ciężki pancerz. No i jest zdecydowanie lepszy nawet od naszych tutaj zbroi. Zajebiście wam powiem. Tylko no teraz musimy wrócić do Ugaru. Więc wypadałoby już tutaj się przebrać. I teraz lecimy. Zobaczymy, jak ona zareaguje tutaj do miasta Ugar. Dzień dobry. Ona pewnie teraz jest tam, gdzie była wcześniej. Czyli, szczerze mówiąc, najwygodniej by nam było. Tylko ja teraz znowu nie pamiętam oczywiście, gdzie ja byłam. Gdzie była ta chatka? To było gdzieś tu. I takie boczne wejście. Tu jest niewolnica, ale to nie tutaj. To było tu. I to było... Tu jest karczma. Matko Bosko, święto. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. To było tutaj, nie? Także od razu możemy się tutaj przespać na miejscu. Nawet w jej łóżku, bo wtedy będziemy mieli z nią od razu do czynienia. Do północy. Wynoś się z mojego łóżka! No i mamy ją. O, co jest? Rozmawiałem z Saidem. Tak. Mam zapytać, czy nadal nosisz naszyjnik swojej matki? Tak, noszę go. Teraz widzę, że jesteś naszym przyjacielem. To znaczy, że teraz mi ufasz. Tak, ufam ci, wędrowcze. Chcę pomóc zbiegłym niewolnikom. Naprawdę chcesz im pomóc. Niech Adanos cię błogosławi. Potrzebna ci do tego moja pomoc. Tak. Niewolnicy zamierzają uciec do obozu koczowników, który znajduje się tu, w górach. Nie rozumiem cię. Przecież już wiesz, gdzie obóz mojego ojca. Widocznie chodzi o inny obóz, który można znaleźć za dużą oazą. Prawdopodobnie to obóz myśliwych naszego plemienia. Wiesz, gdzie on się znajduje. Dobry jesteś. Skąd mam wiedzieć, dokąd nasi ludzie poszli polować? A co ja, wróżka? Nie, nie uważam tak. Ale niewolnik Pit nie powiedział mi, gdzie znajduje się obóz. Ach, więc Pit wie, gdzie jest obóz. A dlaczego nie chce ci tego powiedzieć? Nie ufa mi. Ale ufa mi. A jeśli mi ufa, to i tobie też zacznie ufać. A teraz słuchaj uważnie. Idź do niego i powiedz tak. Królowa pustyni wysłała mnie do ciebie. Królowa pustyni. I kto niby nią jest? A kto według ciebie? Oczywiście, że siebie miałam na myśli. O poezji nie masz chyba najmniejszego pojęcia, co? O poezji. A co to niby jest? Ach, zapomnij. Idź do Pieta i przekaż mu to, co ci powiedziałam. Chcę porozmawiać z Tartaronem. No i? Mam ci teraz załatwić z nim audiencję, czy jak? Pozwól, że ci to przypomnę. Jestem tylko zwykłą niewolnicą. Jasne. Więc jak mam to sprawić, że Tartaron zechce z tobą rozmawiać, co? Myślałem, że dobrze znasz starego maga i... Chwileczkę. Myślisz, że coś mnie łączy z tym starym dziwakiem? To szczyt bezczelności. Jeszcze jedno takie słowo i zarobisz w pysk, jasne. Ej, nie to miałem na myśli. Chciałem powiedzieć coś zupełnie innego. Tak. No to mów. Moja pieśń czeka. Chciałem się tylko dowiedzieć, kto może się przyczynić, abym miał z nim audiencję. Ach tak. Gęgaj szybciej. Chłopcze, ty zawsze tak ospale się wyrażasz. Cóż, ja. Już dobrze. Lepiej pogadaj z adeptem Hektorem. On ci powie, co trzeba zrobić. Ale na twoim miejscu nie rozmawiałabym z Tartaronem. A dlaczego? Ten Kwaniajek potrafi czytać w myślach. Od razu wyczuje, czy jesteś zwolennikiem Innosa, Adanosa albo Beliara. I zanim to zrozumiesz, on już będzie wiedział, że jesteś jego wrogiem. A co można z tym zrobić? Mnie o to pytasz. Nie mam pojęcia. Zapytaj Hektora, jak Tartaron to robi. Aha, i myślisz, że on od razu mi o wszystkim powie. Oczywiście, jeśli masz trochę oleju w głowie. Musisz coś wymyślić. Musisz go jakoś nakłonić, aby ci to powiedział. No dobrze w takim razie. Dobra, jest ranek, jej oczywiście tutaj nie ma.
Pewnie zauważyliście, że te kobiety mają trochę jakiś zbagowany... Twarz jakąś mają zbagowaną. Głowę. No dobra, no to w takim razie Hektorek, tak? Zobaczmy. Słyszałem, że nic nie można ukryć przed wielkim magiem. Zgadza się. Wielki Tartaron ma dar odróżniania prawdy od kłamstwa. Ciekawe. A jak on to robi? Haha. Chciałbyś to wiedzieć, co? No, ja. Zapomnij o tym. Przysiągłem na swoje życie, że niczego nie zdradzę. A zatem ode mnie nigdy się nie dowiesz, jak Tartaronowi to się udaje. Chciałbym się więcej dowiedzieć o Hektorze. Co właściwie cię interesuje? Zdaje się, że to twardy chłopak, nieprawdaż? No, skoro tak uważasz. Tak, to właśnie mam na myśli. Z pewnością może dużo wytrzymać. Dużo czego? Uderzeń, czy jak? O czym ty gadasz? Nie o tym, mówię o procentach. A, o tym. Nie, Hektor nie pije. Wygląda na to, że Hektor nie ma słabych punktów. PFF. Nie rozśmieszaj mnie. Hektor kopci jak komin. Naprawdę. A jak? Pali skręty jeden za drugim. Śmierdzi bagiennym zielem na kilometr. Dobra, co my tutaj mamy? Połykacza ognia z Ugaru trzeba spytać. No to lecimy do niego zaraz, do Sindbada. Tylko żebym ja teraz na niego trafiła normalnie. Tutaj go nie ma dzisiaj. Okej, jest, siedzi sobie. Palisz tylko specjalny gatunek tytoniu. Aha. Ale to nie jest dla każdego. I nieźle daje w czachę, jeśli nie jesteś do niego przyzwyczajony. Naprawdę. Jeszcze jak. Widziałem chłopaków, którym całkiem odwaliło. Będąc się pod wpływem tego tytoniu, byli gotowi wyjawić mi swoje największe tajemnice. Możesz mi sprzedać trochę swojego tytoniu. Co, chcesz spróbować? Jednak odradzam ci to. Lepiej trzymaj się od tego z daleka. Nie obawiaj się. To nie dla mnie, a dla pewnego dobrego przyjaciela. Ach, rozumiem. No cóż, mógłbym podzielić się z tobą tytoniem, ale niestety, nie mam go zbyt wiele. Zresztą, jeśli przyniesiesz mi wszystkie potrzebne składniki, to mogę zrobić jeszcze takiego tytoniu. Czego ci potrzeba? Po pierwsze, to tuzin bagiennego ziela. Możesz je znaleźć w oazie. Następnie potrzeba mi 5 roślin mchu nagrobnego. 5 roślin czego? Mchu nagrobnego. Oczywiście. Z łatwością to zdobędziesz. A gdzie mogę zdobyć te dziwactwa? Zazwyczaj tam, gdzie są groby. Ale w jakim konkretnie miejscu, tego nie potrafię ci powiedzieć. Przyszedłem w porę. Przyjdź między godziną... Ej, co jest, ja nie mam mchu nagrobnego? No żartujecie sobie chyba. Ja byłam pewna, że go mam akurat. Matko Bosko. A skąd ja mam to cudo wziąć? W górach nad obozem koczowników. Ale ja tam byłam, cholera, przy tym trolu niby. Gdzieś tak czytałam w poradniku, że tam, ale przecież byłam tam. O matko Bosko, co ja zrobiłam? O nie, nie chciałam. Przepraszam, koza mnie blokuje. No dobra, bywa. Miejmy nadzieję, że o tym zapomną. Mech nagrobny, no przecież tutaj byliśmy już wszędzie. Boże święty, co tutaj jest z tymi... cholerstwami, no. Dobra, no szybki research sobie zrobimy zaraz. Dobra, no to nie było tutaj, bo... Ten troll był wyżej. No i poradnik tak pisał, tylko że no ja nie znalazłam, kurde, tego mchu. Przynajmniej nie 5 sztuk, dlatego byłam pewna, że go mam, a...
Jednak okazało się, że go nie mam. No ale zobaczmy. Powinien gdzieś tutaj być. Tutaj mieliśmy tego trolla, nie? Tylko, że tutaj... No mchu to nie ma. Niedobrze bardzo. Przecież myśmy tutaj biegali wszędzie, nie? Okej, tu mnie nie było, co ciekawe, po tej stronie. Aha, bo tutaj też byli przecież ci. Właśnie, ja byłam tutaj ostatnio, w tym miejscu. I chyba tutaj będą ci bandyci potrzebni do Amarny, nie? Chyba tak, więc myślę, że sobie kolejny odcinek zaczniemy od tego miejsca. Zresztą możemy nawet zerknąć, czy tam gdzieś widać przywódcę. Co prawda nie widać, ale jesteśmy na dobrym tropie. Dlatego założymy sobie tą naszą piękną, wyboistą, zajebistą zbroję. I co, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to już by było wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Kolejny odcinek to będzie poszukiwanie tego mchu i tutaj zajmujemy się tymi ludźmi, tymi bandytami. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć.